Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek. Zabieramy się za bardzo przyjemną rzecz, czyli granie kolęd, no bo to już wiadomo, zima się nam zbliża. No i niech to będzie czas ćwiczenia i grania. Z racji tego, że bardziej podchodzę do uczenia Was przez te internety i YouTube'y wszystkie, to zrobimy sobie tym razem wersję grania kolęd melodyczną, czyli po prostu będziemy sobie ogrywali kolędy w różnych tonacjach, ale nie po akordach, jak to sobie można bez problemu złapać i zagrać, tylko po prostu melodię. To jest dobre ćwiczenie na wyszukiwanie dźwięków z kolęd, ponieważ no, większość z Was zna te kolędy na pamięć, więc właściwie nie jest jakimś problemem zagranie tych kolęd z pamięci. No, być może nie dla wszystkich to jest proste. No, każdy, kto zaczyna, to nie za bardzo mu te kolędy wychodzą, mimo że są bardzo obcykane, że tak można powiedzieć. No my to spróbujemy właśnie zagrać na klinie. Wersje alternatywne to pewnie będą w pozostałych filmikach. Tym razem się zabiorę za Bóg się rodzi. Ja akurat gram to w tonacji E, więc sobie obczajcie. Uwaga! Byłaby zwrotka. Naturalnie ona jest powtarzana w kółko. Można powiedzieć, że to jest jeden riff powtarzany w kółko przy każdej zwrotce. No tutaj zaczynam od struny tak. Struny piątej A na siódmym progu to jest dźwięk E. I ta piosenka zaczyna się, ta kolęda, zaczyna się od oktawy, czyli gram 7 i później strunę trzecią G na dziewiątym. To jest oktawa. I właśnie można powiedzieć, że łatwo to sobie zapamiętać, że akurat ten utwór zaczyna się od oktawy. Tak brzmi oktawa. Czyli 7, 9, 9, 8. 6. Później znowu mamy 6. 9 na strunie D. Tutaj zauważcie, że ten motyw gram. Tutaj robię taką poprzeczkę, ponieważ gramy 6, 9, 9. No możemy zagrać. Mogę zagrać tutaj, tylko że wtedy no więcej, bardziej palcami kombinuję. Teraz w wolnym tempie ciupkanie. Ostatni dźwięk się kończy na strunie piątej na dziewiątym progu. Teraz zabierzemy się za refren. Jak to teraz leci? Struna D czwarta na siódmym progu. Raz, dwa, trzy, cztery. Siódmy próg. I struna piąta na dziewiątym. Później
ta sama struna D na szóstym progu. Akurat specjalnie gram jednym palcem, żeby było wyraźniej widać. Oczywiście wy nie grajcie, broń Boże, jednym palcem, bo to po prostu to jest coś strasznego. Tylko po prostu, żeby uwydatnić te dźwięki, to akurat pokazuję jednym palcem, bo jak robię tak, to nie wiadomo, który naciskam. Więc dlatego jest to pierwszy paluch. Dobra, no tutaj jeszcze jest końcówka tego refrenu. Brzmi tak. Ostatni dźwięk E. Zaczęliśmy od E, skończyliśmy na E. I teraz jak to leci? Papateczki, mam nadzieję, że to wam pomogło. Papateczki, Wojtusiek dla was.